zacząć od zdania, no nie spodziewałem się, bo nie przypuszczałem, że tyle osób nas odwiedzi. Konferencje prasowe u nas są dość w odległym miejscu od Gdańska, więc to jest zawsze loteria. Ale miło mi, że też pani Joanna Greiter pomogła nam w tej organizacji, bo połączyliśmy to z konferencją w Urzędzie Miasta. Zaprosiliśmy Państwa dziś dlatego, że wchodzimy w nowy etap pracy w teatrze. Po pierwsze, tracimy pierwszą scenę, to znaczy od jutra nie będzie już funkcjonowała scena kameralna, którą musimy oddać dlatego, że wchodzą maszyny budowlane, które burzą te części kamy. Umówiliśmy się z Domem Rzemiosła w Gdyni, że będziemy mogli przenieść tam kilka z naszych spektakli, przede wszystkim te dla dzieci i młodzieży. Bardzo by nam brakowało tego. Niestety nie będziemy mogli tam grać tanga, jednego z najlepszych przedstawień w naszym repertuarze, ponieważ tam nie ma warunków takich scenicznych. Natomiast nowa scena, którą Państwu będziemy chcieli pokazać, w takim stanie oczywiście, jak jest dzisiaj, będzie z kolei troszkę za duża. To przedstawienie miało swoją premierę w Olsztynie, bowiem jest to nasza współprodukcja i ono jest grane właśnie w przestrzeni takiej, moim zdaniem, traci, to znaczy jest za duża ta przestrzeń, lepiej ogląda się je tak w ciasnym pomieszczeniu, jest wtedy bardzo intensywne i bardzo dobre. Więc jak mówię, zaczynamy ostatni etap. Jest to też w pewnym sensie ostatni etap mojej kadencji w Teatrze Muzycznym. 30 czerwca kończę swój kontrakt jako dyrektor tego teatru. Zarząd województwa w związku z umową, jaka jest między miastem a marszałkiem, między prezydentem a marszałkiem, jest zobowiązany co 4 lata ogłosić konkurs. Więc ten konkurs będzie ogłoszony na dniach. Myślę, że gdzieś w połowie marca będzie rozstrzygnięty. Dla... Nie wiem, czy to Państwa interesuje, zamierzam serdecznie. Nie, to nie śmieszne. Proszę Państwa, co nas czeka w tym czasie, czyli od 1 lutego do końca czerwca. Plany są takie. 25 marca w nocy zrobimy happening, spektakl pod tytułem Obudzenie ducha sceny. I będziemy go budzili w składzie całego naszego zespołu. To będzie na moment przed Dniem Teatru. Chcemy, wtedy też Państwa zaprosimy, bo to będzie jednorazowe przedsięwzięcie. Będziemy z widzami, tak jak to było w jubileuszowym roku, kiedy przeszliśmy się po całym budynku. Tym razem będziemy szli z tej starej części przez między innymi niedostępne przez lata kazamaty przy kasynie. Przejdziemy z Państwem, obejdziemy to, co zostało z tego teatru starego i przejdziemy do nowej części, tam obudzimy ducha. Mam nadzieję, że się obudzi. Po czym 14 kwietnia premiera Balu w Operze. Bal w Operze, muszę to powiedzieć, bo to jest w pewnym sensie przypadkowa zbieżność, ale nie przypadkowa. Mianowicie Danuta Baduszkowa, kiedy otwierała teatr, otwierała go balem w operze. Tyle tylko, że był to bal w operze operetka, zupełnie inna. A w tej chwili Wojciech Kościelniak przygotowuje bal w operze Tuwima z muzyką Leszka Możdżera. Kierownictwo muzyczne Piotr Mania. Scenograf, kostiumy to samo co lalka i z tym tą ekipą, mam nadzieję, będziemy jeszcze wielokrotnie współpracowali. Czyli Damian Styrna, który robi scenografię, i pani Katarzyna Paciorek kostiumy. I to jest 14 kwietnia. Dwa tygodnie później, 28 kwietnia, chcemy zrobić premierę 39 stopni. Jest to
teatralna wersja filmu Hitchcocka, kryminał, właściwie film szpiegowski, ale jest to spektakl, który będzie reżyserowany przez dwie osoby, przez Jarosława Stańka i Jana Jerzego Połońskiego, ze scenografią Doroty Zawadzkiej. Dlaczego ten tytuł? Znaczy, najpierw dlaczego ci realizatorzy? Ponieważ chciałbym, żeby pierwsze premiery na nowej scenie były zrobione przez osoby, które, z którymi ja współpracowałem tutaj najbliżej, czyli najpierw Kościelniak, potem Stanie. Do tego będzie to pewne wskazanie co do charakteru tej sceny. Chciałbym, żeby ona była sceną przede wszystkim rozrywkową. A fenomen tego spektaklu i tego tekstu polega na tym, że czterech aktorów gra 84 role, z czego jeden gra tylko jedną, pozostałe pozostaje. To są przedstawienie Zabawa w teatr. Od kilku lat gra na Londynie z ogromnym powodzeniem w samym środku, bo na Piccadilly. I mamy nadzieję, że to się spodoba, bo jest to świetna zabawa, kiedy trzeba zagrać na przykład dialogującego samego ze sobą konduktora. Znaczy ten sam aktor na przykład dialoguje ze sobą jako konduktor i policjant i rozmawia. No jeżeli Państwo zobaczyli w Londynie, a mam nadzieję, że nie, to zobaczycie to na pewno u nas. I trzecią pozycją, którą chciałbym zrobić, i to będzie taki koniec propozycji jeszcze tego sezonowych, to będzie w Płaszczach Rajka spektakl robiony przez Bernarda Szyca i to jest to trzecie nazwisko, na którym chciałbym się skupić. I cała produkcja jest pomyślana tak, że robimy to wyłącznie naszymi artystami. Znaczy muzykę napisze Artur Guza, choreografia, scenografia, wszystko będzie jakby takie nasze, teatralne nasze. To też będzie zabawa w teatr. Jak zobaczycie Państwo tam tą przestrzeń, którą zamierzamy otworzyć, no to ona daje pewne możliwości zabawy w teatr. Czyli 29 czerwca uroczyście zamkniemy przestrzeń dawnego teatru. Będzie to happening z wybiciem ostatniej szyby. Bardzo nie lubiłem tych szyb, ponieważ myślę, że będę mógł sobie pozwolić na to, żeby jedną stłuc z zachowaniem. Na tym poziomie będzie studium wokalno-aktorskie. Trudno studenci uczyli się, przygotowali się do naszych spektakli. Takie są założenia dyrektora naczelnego. Gdzie jesteśmy, w tej chwili do miasta, patrząc po tej stronie, w lewej stronie mamy Hotel Gdynia. Czy w tym miejscu to jeszcze był stary budynek, on był w okolicy, tam też ściana jest, też był stary budynek. Tu też były pomieszczenia studiów wokalno-aktorskiego, ale teraz to powiększamy. Jeśli przejdziemy dalej, to Państwo jeszcze w tej chwili co tu będzie? To jest studium wokalno-aktorskie. Swoje sale do prób.
Jesteśmy na balkonie sceny nowej. Jesteś tam, tak? Scena, dziękuję bardzo. Tu przed nami jest scena nowa. Do, jak widać, po prawej, po lewej stronie są otwory drzwiowe. Do tych otworów drzwiowych to będzie to wejście na widownię. I do tego miejsca będzie rozsuwana widownia. Generalnie widownia ta dolna i górna w sumie będzie za 300 miejsc. Scena się zaczyna praktycznie zaraz za wyjściem dla widzów. Cały ten teren to będzie scena nowa. Można te sceny mieć wybór rozkładane po lewej, po prawej stronie w tych rękach. Musimy do tych 350 miejsc. To widownie powinno połączyć. Czy ja mogę coś powiedzieć? Kiedy patrzycie, to wydaje wam się, że ten otwór to jest scena. To nie jest scena. To, co widzicie jako otwór, to jest zaplecze sceny. Scena jest za drzwiami, cały ten plac do grania. Jeżeli postawimy tu dwie boczne widownie, można będzie grać na całej przestrzeni. Można też te widownie będzie ustawiać inaczej, za wyjątkiem tego balkonu, który jest no, nieruchomy. Reszta foteli jest przesuwana, w związku z tym będzie można grać na przykład na środku. To zawsze tak jest, że jak się widzi ramę, to... Jak będziecie Państwo wchodzili do nowej, na nową scenę, to tędy od placu Grunwaldzkiego. Jeżeli kiedyś prezydent Gdyni zbuduje tutaj piękny parking podziemny, a ma taki plan, to tędy będzie można z tego podziemia wyjść. Czyli jest tak przewidziane, że z parkingu podziemnego będzie można bezpośrednio wejść do teatru. Tędy będzie się wchodziło na nową scenę. Tu będą pomieszczenia biura organizacji widowni, kasy, osobne dla szatnia. Byliśmy na foyer tym wyżej, nad tym jeszcze jest sala, no taka sala na spotkania, konferencje, bankiety, co tam przyjdzie nam do głowy. Tędy będzie można przejść do części dużej, czyli do dużego teatru. Czyli to jest taka część samowystarczalna, można powiedzieć. I jeżeli otworzymy ją, i to ma nastąpić za miesiąc, pokazujemy Państwu miesiąc przed, więc myślę, że dobry wyścig przed nami. To tu już będzie można robić teatr niezależnie od wszystkiego. Wejście będzie od tej strony, gdzie byliśmy na spotkaniu, czyli koło bufetu. Tam jest jedno przejście i dwie garderoby, piętro wyżej dwie garderoby. I górą będzie można iść przez studium. To, co Państwo widzieli, to oczywiście studium wokalno-aktorskie, ale tam oczywiście jeszcze dużo, mało zaawansowane.